pokazywać kandydata takim, jakim jest naprawdę. To jest zupełnie serio. Dlatego głoska, która Tuska wtedy akurat promowała Centrum Tusk, ale widocznie taki, jakim jest naprawdę. To oczywiście dla pani jest niekompetentna, bo nie chodzi o to, żeby go pokazać takiego, jaki jest naprawdę. To jest pewnego typu retoryka, której ona użyła w mediach, po to, żeby pokazać, że to, co ona z nim zrobiła, to jest pewna naturalność. To jest fałsz. Ja myślę, że raczej pokazać ta od tej strony, od której on się dobrze sprzedaje, co ma atrakcyjnego, a ukryć, no jeżeli odniesiemy to do stroju, no to można powiedzieć, że dobry strój eksponuje ładne miejsca w ciele, a zakrywa brzydkie. No więc więcej na tym polega ta praca. Ale nie sprowadzałbym tego absolutnie do tylko do wyglądu, ale właśnie tak jak mówię, również do stylu mówienia, słownictwa, matrycy opisu świata. Ale teraz, przepraszam, a powiem, co decyduje o wyniku wyborów, można? Jeśli można. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie decyduje wizerunek wcale, tylko to, czy oferta, którą ten polityk wystawia na rynek wyborczy, czy ten sposób opisu świata, czy ta diagnoza, którą on ma, harmonizuje z obrazem rzeczywistości, którą mają odbiorcy. To jest tak naprawdę decydujące. Jeżeli pytamy, dlaczego ci wygrali, a ten nie wygrał, no był ładny Tusk i co? I przegrał. Bo to, co mówił o świecie, widocznie nie harmonizowało. A potem powiedział co innego i to harmonizowało. Teraz ma wysoko w sondażach, bo to, jak mówi o świecie, harmonizuje z tym, co myślą wyborcy. Niemniej jednak pewne czynniki działają. Mianowicie to, co o czym tutaj nie mówicie, a co na pewno przeszkadza w kreowaniu wizerunku, są elementy niespójności. Czyli coś, co nie pasuje. Nie pasują jedne wypowiedzi do innych, kiedy nie pasuje prowadzona polityka do deklaracji. Ten rodzaj działania, na przykład polityka miłości w PiS-ie nie wyszła, no bo to była pewien konflikt się pojawił między cechami, już nie wchodząc w szczegóły. Także jakieś są wyznaczniki, ale na pewno nie jest tak, że to można wykreować kogoś zupełnie innego. Tak, natomiast można do pewnego stopnia zmienić to, co jest i oczywiście nie można zmienić 100%, ale zmiana w jakimś stopniu ma realny wpływ na to. Czyli ani nie jest prawdą, że przyjdzie Tymochowicz i tam zrobi z kogoś zupełnie innego, ani też wydaje mi się nie jest prawdą, że to nie ma znaczenia, bo ma znaczenie. W skali iluś wypowiedzi jednak taki obraz oddziałuje, tak lub inaczej. Jeżeli on jest skrajnie nieatrakcyjny, to o wiele trudniej jest pozyskać uwagę wyborców, ale decyduje przekaz. I to w kontrze do tego filmu Łozińskiego, myślę, że z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że decydujące jest to, co ten polityk ma tym ludziom do zaproponowania. I tak naprawdę ludzie, mimo wszystko, ja uważam, że są racjonalni i głosują na taki obraz świata, który im się wydaje przekonujący. Czasem nawet bez względu na to, kto go głosi. Dobrze. Tak? Dobrze, więc ponieważ tutaj mamy jasny sygnał ze strony organizatora, więc ja ze swojej strony w imieniu uczestników konferencji chciałem podziękować naszym szanownym gościom, że zechcieli się zjawić na tej rozmowie. Chciałem podyskutować naszej publiczności, że mimo późnej pory i tutaj prawda, obrad toczących się od godzin porannych zechcieli się Państwo stawić i posłuchać, co nasza szacowna kadra ma do powiedzenia na temat mediokracji i demokracji. Oddaję teraz jeszcze głos organizatorowi, głównemu sprawcy całego zamieszania. Ja również panom dziękuję za przyjście na debatę i wzięcie w niej udział. Teraz państwu także dziękuję za obecność prelegentom, obserwatorom oraz gościom. I mogę obiecać, zadeklarować wstępnie, że za rok postaramy się zorganizować drugi ogólnopolski zjazd analityków. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja społeczno-polityczna, ekonomiczna i jaki będzie tytuł. No będziemy dążyli do analitokracji. Analitokracji oraz do przyjemnego konsensusu, tak jak miał być on na początku wyznaczony. Tak więc dziękuję jeszcze raz. Jeszcze jedna rzecz. O 20:00 zapraszam wszystkich do klubu Migawka. Tam się spotkamy na bardziej spokojniej, luźniej, aby porozmawiać także o różnych innych rzeczach. Zapraszam. Osoby, które nie wiedzą, jak dojść do migawki.